Rada Powiatu wyraziła w formie uchwały, podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na zbycie tej nieruchomości. Ja zleciłem wycenę tej nieruchomości, czyli tych działki plus te obiekty, budynki, które się znajdują, biegłemu rzeczoznawcy, które jest z listy Ministerstwa Infrastruktury. Nieruchomość została wyceniona na 4 900 tysięcy złotych. Zarząd powiatu podjął uchwałę o przeznaczeniu tej nieruchomości do zbycia. Ustalił cenę wyjściową na jej zbycie 5 milionów złotych. Oczywiście z tymi zmianami w planie zarządzania przestrzennym, które zostały przyjęte przez miasto Szczecinek. Natomiast zmiany są bardzo szerokie, dlatego że tam można prowadzić działalność gospodarczą, działalność usługową, działalność edukacyjną, działalność z obszaru polityki społecznej. Można dokonać w związku z tym, że działko, ile pamiętam, jest 1,70 hektara, więc można również dokonać podziału tej nieruchomości na różne działki i można ją przeznaczyć również w jakiejś części na budownictwo mieszkaniowe. Absolutnie zbycie nieruchomości jest związane z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Myśmy wywiesili na 6 tygodni informację o zbyciu tej nieruchomości. W tej chwili przygotowujemy taką ofertę związaną z ogłoszeniem. Przetarg jest nieograniczony. Każdy inny może stanąć do przetargu i tą nieruchomość nabyć i to, czy Kronoszpan chce, czy nie chce tą nieruchomość nabyć, to jest jedno, a pytanie, czy przystąpi do przetargu, czy nie przystąpi, jak każdy inny podmiot, czy każdy obywatel, to drugi. My na pewno będziemy dosyć szeroko ogłaszać informacje o zbyciu tej nieruchomości, łącznie z ogólnopolskimi mediami prasowymi, tak aby zainteresowanie było jak największe, bo no, najlepiej było, gdyby ją sprzedać powyżej tej wartości, która została oceniona przez biegłego rzeczoznawcę, przez zarząd powiatu. Myślę, że to jeszcze gdzieś jakieś 4 tygodnie, aby informacja o publicznym, nieograniczonym przetargu ukazała się w mediach lokalnych i ogólnopolskich zostanie przedstawiona. Panie Starosto, no ale rozmawiał pan z firmą Kronoszpan, bo ona była poważnie zainteresowana. Były oględziny terenu tych budynków. Co zamierza firma Kronoszpan, jeżeli kupiłaby ten obiekt, co zamierzałaby tam zrobić? Wie pan, ja oczywiście pytałem, czy jest w ogóle zainteresowanie, biorąc również pod uwagę, że Kronoszpan współpracuje z Politechniką. My mamy to wspólne porozumienie związane z funkcjonowaniem Politechniki Koszalińskiej. Przypomnę, że mamy tam umowę użyczenia do Politechniki Koszalińskiej, tego schroniska, w którym dzisiaj mieszkają studenci na 3 lata. Jednym z warunków nowego kupującego będzie, że tej umowy nie można zerwać, tak? Więc to też jest jakieś obwarowanie. Kronoszpan był zainteresowany, ale ja myślę, że był zainteresowany ze swoimi pomysłami dotyczącymi właśnie współdziałania i współpracy z Politechniką Koszalińską. Wiem, że zastanawiali się nad tym, czy w ogóle w jakiś sposób całej Politechniki Koszalińskiej z tych obiektów tutaj przy Chrono Design nie przenieść na Alteryliską. Wiem, że rozważano jakieś możliwości związane z wykorzystaniem tego budynku szkoły na hotel czy na inne cele, ale to tylko i wyłącznie jakaś taka wstępna analiza i przymiarka była firmy. Jeszcze raz podkreślę, przetarg nieograniczony, który decyduje rządzić swoimi prawami, bo z reguły jest tak, że ten mówi, że kupi, ten mówi, że kupi, a się okazuje, że znajduje się trzecia osoba, która tą nieruchomość kupuje. Nie wiem natomiast, jak Kronoszpan przystąpi do przetargu i czy przystąpi do przetargu ograniczonego, ponieważ też widzę i to w jakiś sposób mnie osobiście niepokoi, że ze względu na taką inną decyzję tych kar, które Urząd Regulacji UKE obciążył Kronoszpan, to widzę, że publicznie już wiadomo jest, że jest rezygnacja z inwestycji związanej z budową hotelu, jest rezygnacja prawdopodobnie z budowy tej hali, nowej drugiej hali przy ulicy Wiatraczne, przy ulicy Waryńskiego, więc tutaj jakieś tam pewnie takie dalsze wydatki inwestycyjne tej firmy są analizowane. Trudno jest mi za Kronoszpan odpowiadać w tej kwestii. Na pewno chodzi o to, żeby ten przetarg był transparentny, żeby przetarg był nieograniczony, żeby nikt tu nie miał jakichkolwiek możliwości preferencyjnych, ale zapewniam, że tak właściwie będzie.